Nie ma człowieka, nie ma partii politycznej, która akceptuje przemoc jako sposób rozwiązywania konfliktów. To, co dzieje się dzisiaj na Bliskim Wschodzie, jest kolejnym elementem, kolejną odsłoną łańcucha przemocy, która gości tam od tysięcy lat, a tak naprawdę od ostatnich kilkudziesięciu lat, od momentu powstania państwa Izrael, w sposób szczególnie krwawy, szczególnie dotkliwy. Jeżeli organizacja terrorystyczna Hamas w swoim statucie ma zapisany plan zlikwidowania Izraela, trudno dziwić się, że kraj ten broni się, broni swoich obywateli, ale broni się w sposób szczególnie dotkliwy dla Palestyńczyków, dla milionów ludzi, którzy mieszkali na tej ziemi, mieszkają od setek, od tysięcy lat. Mamy w związku z tym do czynienia z błędnym kołem, kołem przemocy i ta przemoc z definicji zasługuje na potępienie. Dzisiaj, gdy giną palestyńskie dzieci z rąk izraelskich żołnierzy, nasze serce w sposób oczywisty jest po stronie tych, którzy są najbardziej biedni, najbardziej poszkodowani. Ale to wzruszenie, ta emocja nie może przysłaniać bardzo prostej, oczywistej obserwacji. Tak długo jak organizacja terrorystyczna, organizacja, która walczy z Izraelem, ma masowe poparcie Palestyńczyków, w sposób naturalny nastawiają siebie na izraelskie ataki. Organizacje międzynarodowe, w szczególności Unia Europejska, muszą podjąć działania, gdyż są obecne w tym konflikcie. Unia Europejska jest uczestnikiem kwartetu. Unia Europejska płaci dziesiątki milionów euro na rzecz autonomii palestyńskiej. Unia Europejska musi zażądać dwóch rzeczy. Po pierwsze, wstrzymania walk, po drugie, rozbrojenia Hamasu, po trzecie zaprzestania blokady Strefy Gazy przez Izrael, tak żeby ci ludzie mieli jakąkolwiek nadzieję na elementarne uporządkowanie swojego życia wtedy, gdy przestanie im zagrażać niebezpieczeństwo.